Mało. Czy pani jest w tej chwili legitymowana? Założyłam kask, bo mi zimno. Aha. Jestem legitymowana, proszę. Z jakiego powodu ta pani jest legitymowana? Może pani wyjechać do osobisty? Przepraszam, z jakiego powodu ta pani jest legitymowana? Jaki jest oficjalny strój, w którym można przyjść na cmentarz? Nie, w garniturze chyba. Przepraszam, z jakiego powodu pan legitymuje tą panią? Czy mogę prosić o informację? Weź to. Czy to jest pańska inicjatywa, czy otrzymał pan polecenie tego typu? Idź tam. A ja zostanę. Zaczekam na ciebie, przyjdzie. Przepraszam, ustawa o policji zdaje się jasno mówi, kiedy można legitymować. Czy pan mógłby podać powód, dla którego legitymuje pan tą panią? Ja spokojnie chodziłam na teren cmentarza. Ja widziałem, to krzyczałam. Dlatego pytam. Ja to widziałem, nie dlatego pytam. Nie odzywałam się, zostałam zatrzymana. Przepraszam bardzo, z jakiego powodu ta pani jest legitymowana? Pan musi podać podstawę prawną tej czynności. Pan wykonuje czynność w imieniu państwa polskiego w tej chwili. Czy mogę prosić o pańską legitymację? Pańskie imię, nazwisko, numer służbowy, możemy prosić? Ale tego bym nawet dowodu nie dał, bo ja nie wiem, czy to jest policja tak naprawdę. No, przepraszam, czy pan jest najpierw się pan wylegitymuje? Pan się najpierw... Ma pan obowiązek się wylegitymować. Nie dawaj dowodu. Nie dawaj dowodu. Nie, no do momentu nie będzie legitymacji. I stopnie, i wszystko powiem. I podstawę. I sobie to spisz, ten numer. Spisz sobie od razu numer, żebyś widziała taką skargę. Nie, nie, proszę nie dotykać, proszę spisać. Może pani spisać, pani też nie może dotykać dokumentu pana, ale proszę spisać. 902-429 Krzysztof Wawrzyński, aspirant. Dobrze, to się zakodowało też. Teraz jak najbardziej podstawę prawną. I na jakiej podstawie prawnej, z jakiego powodu pani jest legitymowana? Proszę pokazać paragraf. Wpisywać mogą wszystko. Pytanie, dlaczego ta pani nie może wejść na cmentarz? Artykuł 15 ustawy o policji. Słucham? Artykuł nie paragraf. Artykuł 15 jak brzmi? Który brzmi? Artykuł 15 ustawy o policji. Ale jak brzmi? Zapoznać z tym artykułem. Nie, proszę, ja muszę wiedzieć, z jakiego powodu jestem spisywana. Dobra, daj chłopakom. Nie. Nie, dobrze, dobrze, już są zdjęcia. Nie, nie, spokojnie, proszę nie trzymać tego na głowie, bo to też... Trzymaj, jest ładniejsze. Ładnie wygląda. No ale tu panowie twierdzą, że nie powinien. No tak, ale pan nie powiedział mi. Ale co to pani zrobiła? Dlaczego pan, rozumiem, ma jakieś podejrzenie, że pani przestępstwo jakieś popełniła, tak? Jak brzmi ten artykuł? Dobrze, ale jak brzmi pan artykuł? Nie będę pani dyktował artykuł. Powinna się nie, no to pan ma obowiązek podać treść tego artykułu, proszę pana. Którego mnie pan spisuje? Proszę mnie pouczyć. Który brzmi? Który brzmi? Proszę pana, czy pan jest... Nie, jestem dziennikarzem. No ja jestem dziennikarzem i obserwuję właśnie działanie polskiej policji. Republika. Proszę pana. Jako dziennikarz będący w pracy uprzejmie pana proszę o poinformowanie, z jakiego powodu ta pani jest legitymowana. Ja słucham tego pana. Jakie przestępstwo ta pani popełnia? Ale proszę mi podać tylko, przytoczyć ten artykuł. Nie, pani odmawia okazania dokumentu do zdania. Nie, ja nie, 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 ten pan nie chce podać podstawy prawnej, na jakiej pan dokonuje tej czynności. Podstawa prawna była podana. To znaczy, jak ona brzmi? Artykuł 15 ustawy o policji. A jak brzmi ten artykuł? Ale każdego obywatela... Ale na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Co ta pani zrobiła, że jest legitymowana w tej chwili? Chcę ustalić pani tożsamość. Ale dlaczego? Każdego tożsamość pan chce? A czemu mojej tożsamości pan nie chce ustalić? Albo tego pana za panem, albo wszystkich właśnie. Wszyscy dokumenty w górę, no. Dlaczego? Ale z jakimi patykami? No proszę pana. Jakby co, to wyślę wam wezwanie. No dobrze, dziękujemy. Dobra, a to może tymczasem, jak pan będzie spisywał, z jakiego powodu pani jest tutaj dzisiaj, proszę powiedzieć? Prostego. Jestem bardzo związana emocjonalnie z łączką, na której zostały wstrzymane prace, ponieważ mordercy leżą na grobach ludzi jeszcze niewykopanych. I kolejnego mordercę sprowadza się na ten cmentarz. Mam tego dosyć. Nie po to walczyliśmy w latach 80., żeby takie niedopowiedzenie i wężykiem wężykiem, to po prostu jest to nie... To jest hańba. To jest hańba. Ja się dziwię, znaczy dziwiłam się pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, że broni pomników sowieckich. Ale ona po prostu jest sowieckim najemnikiem. Dziękuję uprzejmie. Weź mi mikrofon, zabierz z tobą. Piotruś? Proszę. Co pan tam napisał? Dobra.